ścisłe centrum, plac Solny, a pod nim skrąd przeciwlotniczy 1943 roku. Wiele osób wie o jego istnieniu, ale niewiele osób wie, że powstało tutaj Muzeum Kostiumów z Hollywood i Muzeum Iluzji. Dziś wejdziemy do środka i zobaczymy, jak to wygląda. Zapraszamy. Zobaczyć wiele ciekawych strojów z Hollywood. Możemy także kupić różne fajne gadżety związane z filmami. Między innymi kawałek makiety, która posłużyła do produkcji filmowej Star Wars. Ten kawałek oryginalny oczywiście możemy zakupić tutaj za kwotę 35 tysięcy. Dlaczego warto przyjść do MovieGate? Warto przyjść do MovieGate, bo jest to stosunkowo nowa atrakcja na mapie turystycznej Wrocławia. Znajduje się w zabytkowym schronie zbudowanym w czasie II wojny światowej i tak naprawdę każdy może znaleźć tutaj coś dla siebie, od fanów filmu po miłośników historii i turystów zafascynowanych nauką i iluzją. Czy ta wystawa, którą dzisiaj tutaj odwiedziliśmy, ona jest stała? Czy tutaj dochodzą jakieś nowe kostiumy? Jeżeli przyjdziemy następnym razem, możemy liczyć na coś nowego? Nowości będzie dużo, ponieważ eksponaty pozyskujemy z bazy rekwizytów filmowych, która znajduje się w Londynie i w Los Angeles. I zdarza się, że po czasie musimy pewne eksponaty im zwrócić i wtedy jak najbardziej nie jest tak, że wnęki pozostają puste, tylko mamy nowe kostiumy. Mogę zapowiedzieć, że niebawem pojawi się tarcza z Kapitana Ameryki z 1990 roku, więc dla fanów Marvela jak najbardziej będzie to gratka. Okej, super. Dziękuję bardzo. My idziemy dalej zwiedzać w takim razie. Bardzo. Dzięki. W tym miejscu dawniej znajdowała się część szpitalna schronu. Ciekawostką jest to, że był to nieliczny schron, który posiadał własny szpital. Dziś w tym miejscu znajduje się część naukowa i zaraz zobaczymy jakieś doświadczenie. Zwiedzane, a więc pora na podsumowanie. MovieGate możemy odwiedzić od poniedziałku do czwartku od godziny 10 do godziny 18, od piątku do niedzieli od godziny 10 do 20. Bilet ulgowy kosztuje 15 zł, a normalny 19. Komu polecamy MovieGate? Na pewno miłośnikom historii, miłośnikom filmów i miłośnikom iluzji. Do zobaczenia w następnym odcinku MWTV. Pozdro!